No, teraz audiobooka akurat nie słuchałem, ale czas na podsumowanie ostatnich kilku miesięcy, jeśli chodzi o audiobooki. Zapraszam. Dzisiaj omówię audiobooki, których jeszcze w tym roku nie omawiałem. Tych audiobooków jest kilkanaście, nie pamiętam dokładnie, ale po kolei. Audiobookiem, od którego chciałbym zacząć, będzie to 2017 Wojna z Rosją, Richard Sheriff. Sheriff? Nie wiem, jak to się czyta, tu macie okładkę. Czyta Adam Bauman, wydawca, dom wydawniczy Rebis. Co mogę powiedzieć o tym audiobooku? Przeczytany bardzo dobrze. Adam Bauman jest to zdecydowanie jeden z moich ulubionych lektorów. Co do samej książki, nie podobała mi się. Nie podobała mi się z tego względu, że autor, on nie jest pisarzem i to czuć. Tytuł książki powinien brzmieć Niemniej jednak. Przypuszczam, że chyba nie było strony, gdzie nie byłoby użyte Niemniej jednak. Autor jest byłym generałem w siłach NATO czy Wielkiej Brytanii, coś w ten deseń. Z tego, co przeczytałem, on jest skłócony ze środowiskiem. No, jego tam przypuszczenia były bardzo, jeśli chodzi o przyszłość, to, co się stanie w Stanach Zjednoczonych i tak, jak to może wszystko wyglądać. No, okazały się w niektórych miejscach chybione. Pomysły dość kiepskie momentami i takie dość kulawe dialogi. Trochę się męczyłem słuchając tego audiobooka, więc wam 2017 Wojna z Rosją nie polecam. Następnym audiobookiem była to Niedziela na wsi Agaty Christie, czytał Roch Siemianowski. Roch Siemianowski, marka sama w sobie. Tym razem Hercules Poirot jest na wsi i zostaje zaproszony do sąsiadów, do rezydencji. I tam widzi, jak mu się wydaje, scenkę zainscenizowaną specjalnie dla niego, a mianowicie widzi ciało nad basenem. Nie bardzo mu się to spodobało, ponieważ skoro się zaprasza gościa, to nie powinno się z nim bawić w takie jakieś różne gierki. Ale okazuje się, że to nie była scenka jako zabawa specjalnie dla niego, tylko popełniono prawdziwe morderstwo. No i jak to Hercules Poirot, po nitce do kłębka odnajduje mordercę. Bardzo ciekawa książka. Potem był Wincent Faust Werski i tytuł książki Nieśmiertelni. Jest to trzecia część z tej serii o tych tajnych agentach. Z tego, co pamiętam, podobała mi się najmniej z tej całej trójki. Miałem wrażenie takie, że ten audiobook jest trochę przeciągnięty i taki na siłę tam wszystko było pchane, pełno pomysłów, trochę mnie nudziło. Generalnie dwie poprzednie części Sewerskiego bardzo mi się podobały, a Nieśmiertelni już nie bardzo. Kto to czytał? Krzysztof Gosztyła. O Janek, Krzysztof Gosztyła, no to wiadomo. On czyta chyba Mroza też. Potem przyszedł czas na audiobooka Jonesbo, Pragnienie. Najnowsza książka, która była polecana przez wielu booktuberów. Kto to wydał? Publikat, a czytał Mariusz Bondaszewski. Mariusz? Tak, Mariusz Bondaszewski. Widziałem przed samą premierą audiobooka na Facebooku właśnie wydawnictwa fragment, jak Mariusz Bondaszewski to czyta i robił tam takie gesty, takie o. I mnie strasznie to zmierziło do tej książki. Chociaż bardzo lubię tego lektora. Potem, jak słuchałem tej książki, to cały czas widziałem te jego pozy i miny, jakie on strzelał w trakcie czytania tej książki. Ale co do samej książki. Pragnienie. Pragnienie. Młoda kobieta zostaje znaleziona martwa w swoim mieszkaniu tuż po internetowej randce. I te ślady tak prowadzą do różnych osób i policja poszukuje sprawcy, średnio im to idzie, zgłaszają się do Harry'ego Hule, który nie bardzo chce brać udział w tym poszukiwaniu tego mordercy. No ale kiedy odczytuje ukrytą wiadomość, że to jednak jest jakaś sprawa z przeszłości nierozwiązana przez niego, no to decyduje się dołączyć do śledztwa i czy im się udaje odnaleźć mordercę i jakie są tego skutki dla samego Harry'ego. Tego musicie się dowiedzieć sami, bo książka naprawdę trzyma w napięciu i warto nawet tego audiobooka posłuchać. Świetnie zinterpretowany. Następna książka jest to książka, niech spojrzę, Peter Robinson, Mroczne miejsca, czyta Wojciech Żołądkiewicz, wydawnictwo Sonia Draga. Nie mogę powiedzieć o tej książce za wiele, bo w sumie już nie pamiętam, o czym był ten audiobook. To jeden z tych kryminałów, których się nie pamięta
Następnym audiobookiem był to audiobook Przed katastrofą Noa Nauley, nie wiem jak się to czyta, tu widzicie jak wygląda okładka tej książki, tego audiobooka, kto to czytał, Robert Jarociński. Książka bardzo ciekawa, ciekawie to skonstruowane. Grupa osób nieopodal Nowego Jorku leci samolotem, oni są niby przypadkowi, ten samolot się rozbija. Przeżyje tylko jeden dorosły człowiek i jedno dziecko. Prasa i policja prowadzą śledztwo, jak to się stało, że tylko jedna osoba przeżyła, czy to przypadek, czy nie. Naprawdę trzymający w napięciu kryminał od Hiller. Dobrze się słuchało, chociaż już niewiele z tego zostało, ale jakieś tam urywki tej książki mam, chociaż w głowie, chociaż słuchałem jej kilka miesięcy temu, bo bodajże w maju. Potem po tych wszystkich kryminałach stwierdziłem, że czas na jakąś klasykę i tak mi od dawna korciło i mierziło w środku, żeby przeczytać, w tym wypadku wysłuchać Emancypantki Bolesława Prusa. Ja tutaj słuchałem wersji czytanej przez Marię Graczyk, jest to studio książki mówionej, to było nagrywane dawno, dawno temu. Powiem wam, że książka mi się po części podobała, po części nie. Mogłaby być trochę krótsza. Pierwsza część, kiedy jest pensja pani Later, kiedy to wszystko się dzieje właśnie w Warszawie, bardzo mi się podobała. Druga, kolejne części już po tej śmierci już mi się mniej podobały i takie były trochę już na wyrost robione. Książka dość ciekawa, chociaż ta emancypacja to tak jest w tej książce trochę na wyrost. Tak mi się wydaje, że ten Prus chyba nie za bardzo lubił kobiet, bo w tej książce nie ma chyba żadnej kobiety, którą można polubić. Ta pani Later to chyba ją można polubić. Madzia. Madzia jest tak irytującą postacią, że ciężko normalnie powiedzieć coś więcej. Coś dobrego o niej. Ona jest tak dobra na skroś, tak wspaniała, tak chciałaby wszystkim dogodzić i świat jest taki dobry i ludzie są tacy dobrzy i w ogóle aż się mdło robi od tej słodyczy. No ale mimo wszystko książka warta przeczytania. No i powrót do kryminałów, bo następna książka jest to książka Aleksandry Maryniny pod tytułem Egzekucja w dobrej wierze, czyta Rok Siemianowski. Rok Siemianowski, wiadomo, marka sama w sobie, już chyba to mówiłem dzisiaj. Tym razem Nastia Kamińska już jest na emeryturze, pracuje jako prywatny detektyw i na zlecenie swojego brata, który jest dyrektorem banku, czy coś w tym stylu, wyjeżdża, Wierbicko to mam napisane, i tam ma sprawdzić, jak wyglądają sprawy, ponieważ brat postanawia dla swojego banku kupić ziemię i wybudować jakiś ośrodek wczasowy dla pracowników. Trafia ona w sam środek kampanii wyborczej na mera, chyba miasta, regionu, nie pamiętam. I tam konkurują ze sobą dwa obozy. W tle pojawia się farma zwierząt futerkowych. Obecny mer jest za utrzymaniem tej farmy, inny przeciw. I pojawia się jakiś problem ekologiczny. Oczywiście w trakcie śledztwa się okazuje, prywatnego śledztwa, jakie prowadzi Nastia Kamińska, okazuje się, że mają tam jakieś duchy przyszłości, wiele do powiedzenia i nie każdy jest takim, jakby się wydawał. Bardzo przyjemny kryminał. Nastia Kamińska jest fajną bohaterką, więc ten kryminał polecam. Kolejnym kryminałem był to kryminał, niech tu spojrzę, Piotr Rozmus, Bestia, czyta Roch Siemianowski, wydawnictwo Heraklon International. Tym razem jesteśmy w Szczecinku, były policja, na wolność wychodzi mafioza, którego wsadził za kratki, on się przeprowadza, myśli, że to już sprawa zamknięta, ale jednak nie. Pojawiają się jakieś nowe rzeczy. Generalnie bardzo mi się ta książka nie podobała. Sporo takich jakichś banałów. Przykro mi mówić tak o książce, ale naprawdę, jak będziecie czytać tę książkę, Bestia, to tam jest wszystko tak oczywiste i będziecie wiedzieć, co jest na następnej stronie, co za chwilę się wydarzy, co zrobią bohaterowie, jak będzie brzmiało kolejne zdanie nawet, jesteście w stanie się domyślić. Wręcz mnie zirytował tym, że jest taki oczywisty i taki banalny. Jeśli nie czytaliście kryminałów i ten będziecie czytać jako pierwszy, to może wam się podobać. Jeśli macie już trochę tych kryminałów za sobą, to lepiej sobie ten odpuśćcie, bo jest dość banalny. Kolejnym audiobookiem, którego wysłuchałem, był to Shantaram,
Gregorego Davida Robertsa czyta Filip Kosior, wydawca Merlin Publishing. O tej książce można było słyszeć całkiem sporo, ponieważ Martin Meller ją zareklamował jako święty graal powieści czy coś w ten deseń. Wielu ludziom się podoba, mnie też się generalnie podobała, chociaż mam pewne zastrzeżenia. Bardzo mi się podobała pierwsza część, byłem pod wrażeniem, pierwsze rozdziały normalnie pochłaniałem, odstawiałem pracę albo słuchałem po prostu dłużej niż musiałem. Szczególnie ten moment, kiedy główny bohater trafia do slumsów w Mumbai i zaprzyjaźnia się tam z tabakierem Johnem Cigaro i tam razem prowadzą jakieś interesy i razem sobie żyją. Naprawdę bardzo mi się podobało. Potem przechodzi część, kiedy on trafia do mafii, jadą na wojnę i potem się pojawiają tacy bohaterowie, mędrcy czy coś w ten deseń i tak trochę się robi już przydługawo. Bardzo mnie nużyły te wywody filozoficzne, te takie dysputy na temat wieczności, na temat dobra, zła. W takiej książce nie chciałbym o tym czytać i myślę, że to nie było konieczne. I przyznam szczerze, że jak już kolejny raz się pojawiały, że oni siadają nad siszą, czy jak to tam się nazywa, i zaczynają palić i pić, no to przeskakiwałem, przesuwałem, sprawdzałem po prostu co kilka minut, bo robiły się takie dłużyzny, że nie dało się tego słuchać. Gdybym pewnie czytał książkę, to bym tę książkę w połowie porzucił i nie czytał dalej. Na szczęście to był audiobook i dotrwałem do końca. Ten wątek miłości też mi się tak średnio podobał. No ale koniec końców wysłuchałem do końca i muszę powiedzieć, że to nie jest zła książka, chociaż nie mówiłbym, że to jest jakieś wybitne dzieło i książka dziesięciolecia, czy książka roku nawet. Dobrze się czytało, ciekawa przygoda, można przeczytać, ale głowy za nią nie daje. I ostatnim audiobookiem, którego skończyłem przedwczoraj, jest to Mistrz Małgorzata Michała Buchałkowa. Słuchałem z tej serii Mistrzowie Słowa, którą czytał Wiktor Zborowski. Świetnie zinterpretowany Mistrz Małgorzata. Naprawdę bardzo mi się podobał. Książka, jest to powrót do tej książki, bo ostatni raz ją czytałem bodajże chyba nawet we fragmentach w liceum. Więc to było pewnie z jakieś 15 lat temu, jak nie więcej. I muszę przyznać, że ten powrót był fantastyczny. Odkryłem wiele ciekawych rzeczy. Momentami się uśmiechnąłem, spodobały mi się niektóre sentencje. Nawet pojawia się tam wyraz nicpoń, gdzie Woland mówi do kota Behemota, że ty jesteś nicponiem, bo starasz się odwrócić moją uwagę, ponieważ przegrywasz i nie chcesz przegrać, chcesz przedłużyć ten czas i zrobić wszystko, żeby tylko nie przegrać. Ty nic, po nim jeden. I tak mi się ten fragment spodobał, że chyba go sobie tak pira z oko zapamiętałem. Tym razem najbardziej mi się podobał moment przeobrażenia właśnie Małgorzaty, kiedy ona posmarowała się tym cudownym kremem i na szczotce przez okno wyleciała nad Moskwę i tam sporo się działo. No co powiedzieć o Mistrzu i Małgorzacie można, no to chyba wszyscy wiedzą, że Woland ze swoją świtą, czyli Behemotem i Azazella przybywają do Moskwy, no i sieją zamęt, dzieją się rzeczy dziwne i nie tylko w teatrze, ale także poza teatrem i w różnych spółdzielniach. Fantastyczna podróż. Teraz pewnie modnie by się to nazywało powieścią magiczną, czy realizmem magicznym, albo coś w ten deseń. Dobrze było wrócić do tych bohaterów i naprawdę wam polecam Mistrza i Małgorzatę w interpretacji Wiktora Zborowskiego. To chyba wydało Agora. No dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o moje audiobooki ostatnich miesięcy. Napiszcie koniecznie pod tym filmikiem, czy słuchacie audiobooków, jaki audiobook ostatnio wam się spodobał, jaki go słuchaliście, albo jakich lubicie lektorów, ponieważ mamy ich w Polsce całkiem sporo i wykonują świetną robotę. To by było na tyle z mojej strony na dzisiaj od tego podsumowania, więc wszystkie podsumowania do wakacji mam zrobione.
Potem po urlopie już będę lecieć ze sprawami bieżącymi. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, nie zapomnijcie subskrybować kanału, nie zapomnijcie tego, że co jakiś czas na moim kanale będę rozdawać moje zakładki, jeśli chodzi o domki amsterdamskie, które sobie wymyśliłem, taką zakładkę, i po prostu co jakiś czas wybiorę sobie jakiegoś autora komentarza i do niego podeślę dwie losowo wybrane zakładki. No co, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!